Cześć wszystkim, dzisiaj kolejny odcinek z Papas Sushiria. Nowy rok, kontynuujemy. Jeśli chodzi o zamówienia specjalne, to myślę, że nie będę kręcił dzisiaj kołem, tylko po prostu wybiorę trzy od dołu, które nie mają gwiazdki. Albo wezmę Tokomaki, bo w ogóle jeszcze nie było. Negi, nie pamiętam, które były ostatnie, więc w sumie z tych, znaczy nieogwiazdkowane, mamy jeszcze tylko 5. Prezenty jeszcze są, to weźmie segregacja prezentami. Widzę, że trochę ich jest. Zaraz zobaczymy, za co zdobyli te prezenty. Alan ma taki strój, ma sińca pod okiem. Trochę kiepsko z nim wyglądasz, więc zostawimy cię z tym strojem. Ostatnia, nie pamiętam, która naklejka była. Chyba ta. A nie. Za ryż i papier. To była ostatnia naklejka. Trzeba będzie jeszcze komuś chyba kupon dać. Chociaż... mamy kupony? Chyba nie. Nie, nie mamy. Tutaj, no też za papier. A siena? Siena za... Patrzę na ostatnią naklejkę, jaka była. Chyba za to. No, raczej za to. Ile mamy tych... Tutaj tych 25. 20 ogwiazdkowane, no to się zgadza. Dobra, A, B, C... Albo medaliki, kto ma blisko złota kolejnych Hugo. Sobie załatwimy kupon i go zaprosimy. Żeby już złoto miał. Hugo. Jedziemy. Już kolejny za złoto. Listonosz do ciebie przyszedł, dostałeś ten i teraz będziesz Yami, znaczy Yam Yam Yellow Tail. W kolejnym odcinku może sobie zakręcimy kółkiem. Dzisiaj zrobimy bez. Już w ogóle nie kręciłem jeszcze kołem w Sushiri, to w sumie mógłbym zrobić kręcenie kołem po raz pierwszy. No i dobra, podjąłem decyzję, że wybieram sam, no to wybieram sam. Ktoś nie widział odcinków? O, kolorowanie. Gdzie sobie kręcę kołem, bo to było w innych papasach, gdzie mają zamówienia specjalne. Tam sobie kółkiem kręciłem. Jeśli ktoś nie widział tamtych odcinków, no to może sobie tam podejrzeć. Ja tylko mówię, że kręciłem kołem, tak nie wiem. Nie pamiętam już, które to odcinki były, ale chyba to jedne z tych najnowszych. Możecie sobie zobaczyć, tak. O, czekajcie, nie ma tutaj kolorowi, tylko jest ta. O, najmniejszy sushi, jaki robiłem w tej gierce, serio. Nikt tak mi nie zaoszczędził czasu, jak ona. Najmniejszego sushi jeszcze nie było. Serio. Dobra. Chyba nikomu nie przeszkadza to, że poinformowała mi go, że w innych papaskach było kręcenie kołem. Mogłem zrobić w tym papasku, tak. Ale już wybrałem zamówienia specjalne, no to teraz nie chcę tego zmieniać. W kolejnym odcinku zakręcimy kołem, tak. Daję wam słówko. I to trzy razy zakręcimy kołem. My dzisiaj odpuścimy. Skoro już powybierałem, tak, no to nie zmieniajmy tego. Poza tym nie mam koła gotowego, no to musiałbym zrobić pauzę w odcinku, żeby zrobić, żeby przygotować koło. Może nie byłoby to przeszkadzające, ale... Stwierdzam, że po prostu nie będę
On tego robił. W sensie pozwał odcinka i... Nie wiecie co... Nie robił z zamówień. Robił... No i robił te... No to koło, tak jakby, no mówię, nie jest przygotowane. Jak chcecie zobaczyć kręcenie koła, to możecie sobie zobaczyć, kiedy jest kolejny odcinek z Sushiri. Tutaj na pewno zakręcimy. Jeszcze jednej posypki nie mamy na Holiday. Tam to na pewno jest na Holiday. No i wnioskuję to po kolorkach, jakie są. W ogóle nie wziąłem zamówienia od Mary. A Mary ma kopertę. No i jest też fanką tego Holidayka. Dobra, to za chwilę się wsadzisz sushi do zielone, do Yamyam Yellow Tail. Żebym się nie walnął, to sobie tutaj ustawimy i wydamy. Jak tam sreberko? Bez perfekta. Nie potrzebuję, ile punktów do ranka mam. To sobie spójrzmy. 1144. Dobrze jest patrzeć zawsze, ile mam punktów do ranka, żebym mógł sobie określać, czy jest w stanie wybić ten rank, czy nie. Okej, okay, a tutaj jak jestem? Dwa razy większe napiwki, no to... będzie więcej pieniążków. No, tylko nie ten, ten... To do czwórki jest, ja jeszcze mam trójkę po drodze. No, raz ciach. Crunchyroll, to może tego też dzisiaj zrobimy. No i teraz, które są te, to będzie. I to. Patrzę po kolorach, jakie są. No i zobaczcie, pasuje. I teraz, co tu jest? Ja miałem. W tych zamówieniach specjalnych raczej, no, kiedy są dwie rzeczy do nakładania. Dobra, to jest Austin, czyli szósty będzie, albo siódmy, nasz Hugo. To jeszcze jednego klienta nie znam. Znam na pewno Closera. Wystarczy spojrzeć na nazwę dnia, już wiadomo, jaki Closer będzie. Jak ktoś nie wie, to poczeka. Aż się pojawi. No ja wiem, kto będzie. A jakby nie będzie, to ja chyba nie będę dawał informacji, bo może ktoś by chciał zobaczyć, że klient przyjdzie i który przyjdzie. A nie chciałby tego jednak wiedzieć z moich słów, tak? Jest Hugo. Ma i złoto. Super.
Na kolejny. Nie. Na kolejny dzień mógłbym wziąć jakieś zamówienie specjalne. Choć mówiłem, że 3 od dołu, tak. Ale mógłbym wziąć na przykład zamówienie specjalne, które ma na przykład tylko bilety. Bo bilety akurat najmniej są potrzebne jako bonusy. Mógłbym wziąć to jakby na kolejny dzień, jeśli bym ranka nie bił. A jeśli bym rank bił, to mógłbym wziąć to, co ma dodatkowe punkty, żeby szybciej wbić rank ten 54, tak, 53 wbijemy albo po tym dniu, albo po następnym. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Search fan, ty masz ten pieletowy ryż w swoim zamówieniu. Nie wiem, czy nie powinien zażyć do naklejek. Zajrzyjmy. Nie ma czegoś tam do zrobienia, oprócz tych wszystkich tutaj osiągnięć. Znaczy tego to ja nie mam jak zrobić. Na to nie patrzymy. To są naklejki, które są zablokowane. I więcej nie ma. Okej. Okay. I czekam, aż się naklejki blokują. Austin, super. Ja nie wsadziłem tego ryżu w końcu? Nie, no jest. Właśnie Jojo jest dzisiaj closerem, bo jest niedziela. On zawsze przychodzi na początku tygodnia. Pierwszy dzień. To się nigdy nie zmieni. Jak jeszcze się ktoś tego nie nauczył, no to może. I w ogóle Hugo to był ten klient, który... przy którym robiłem. Jeśli ktoś nie pamięta, może sobie zobaczyć jedną z naklejek. Bo kojarzyłem teraz po tym zamówieniu. Jakby mi znajomo wygląda. Teraz zobaczę, że ja wsadziłem ryż do Joja. Jak wsadziłem, to papier jak przyszukujemy. Nie wsadziłem. Dobra, wsadzamy. Papier rolujemy. Dzisiaj nie wiem, czy zdobędziemy jakieś nowe rzeczy. Albo może zdobędziemy, tylko musiałbym być 54 rank przy drugim dniu. I wtedy mogę coś zdobyć nowego, tak? Jak nie wbiję, to nie mam co zdobywać. No, Hugo dał złoto, ale takie bez perfekta. Może się obędzie bez przyspieszania. Jak nie, to na chwilę klikniemy. Boosta klikniemy, jeśli będzie trzeba. Nie będzie trzeba. Wystarczy tylko góreczki nałożyć, wydać, to za chwilę zadzwoni, więc... Gotowi? Bo dzwoni. Takie fajne te palenie. Kolorowo tu, wszędzie kolorowo, to pewnie posypka też będzie kolorowa. No, dawaj to. Skoro wszystko jest kolorowe, to posypka pewnie też. Chyba... Ile mamy tych elementów już? Raz. Nie mamy jeszcze tego. Napoju. To możliwe, że jak biorę, to dostanę dwie rzeczy. Albo inaczej. Jedną rzecz dostanę po tym dniu, albo drugą po kolejnym. No, wydaje mi się, że na pewno... A nie, bo to kiwi jest potem. Szukam kiwi. Na pewno zdobędziemy do końca rzeczy z Holiday'a. Tego jestem pewien. Dlaczego jestem pewien? Bo zawsze odblokowują się wszystkie rzeczy z Holiday'a.
tyle dni pod rząd, ile jest tych rzeczy, tak? No chyba, że wbijemy rank, to w niektórych miejscach możemy dostać dwie rzeczy. Nie. No możemy, możemy. No tak. Okej, okej. Teraz co? 99. Jak tam z rankiem? Nie patrzyłem, czy wbijamy, czy nie. Wbiliśmy. Chyba wbiliśmy. No wbiliśmy. Nie. Nie wbiliśmy. Dobra, to wbijemy przy 53 dniu. 53 rank. Wbijemy przy 76 dniu. A nie 53. Dobra, mamy ten stolik, a ja bym chciał gumy. 86, nie? Zobaczmy, co tam za naklejki, ale najpierw zmienimy zamówienie specjalne. Mówiłem o taką maki, tak? To bym wziął do taką maki i potem drugie. Mogę wziąć w sumie te dwa zamówienia specjalne, które... O! Nie mają... taką maki. Dobra, weźmy to. Mogę wziąć oba zamówienia, które gwiazdki nie mają ani jednej. Mogę to zrobić. Mogę, mogę. Holiday. Nie ma nic. Zdaliśmy to. Nie mam na co to wykorzystać. Zobaczymy, jaki będzie klient, i dopiero pójdę tutaj. Żeby nie zdradzać sobie klienta przez naklejkę. Jest Furini. Eggplant. To chyba... Zobaczymy zaraz. Najpierw Strikes. Strikers. Coś tam z Furinim? No dokładnie. Surfer Pili Roll Special. Dobra. Pili Roll. A gdzie jest Pili Roll? Pili Roll to jest tu. Czyli mam dostać to. A to jest w sumie... Często to robiłem w sumie. Nie wiem, dobra, jeszcze. Mniejsza o to. No, bo to jest po prostu, że tutaj special. Okej. Okay. Taka pusta rameczka była... Nie zapadło mi to w pamięć, więc szukałem odpowiedzi, dlaczego tak jest. Dobra, czyli Pili Roll dla Furiniego. W takim razie biały ryż i zielony ten. Nie, nie, Furini. Już dla ciebie mam coś specjalnego. I się ją robi. Ale napój ci mogę dać tak jak chcesz. Nie w ogóle ten England. On jest chyba na Holiday, nie? No. Cztery rzeczy są na Holiday, a łącznie jest sześć rzeczy na Holiday. Czyli nie mamy jeszcze posypki i napoju. Na Holiday jest zawsze papier, dwie rzeczy w build, sos, posypka i napój. Do herbaty. W tea station, tak. Tea station, czyli herbata, więc do herbaty. Trochę może nie pasuje, ale niech będzie. W wymowie może trochę nie pasuje, tak. Napój do herbaty. Pojemnika w herbacie może. W sumie Pili Roll jest chyba jednym z niewielu, które ma trzy składniki w rolce. Ja tylko to widzę z trzema składnikami w rolce. Zostało to mam jeden, dwa. Pili Roll to jest chyba jedno z tym. Ja miałem, jest, nie? Łosoś, serek i to awokado. Serek. Awokado. I ja miałem. Jakby to kolorowe, to wiedziałem, że jest na stałe.
Ten, oprócz tego papieru, tak jak już wspomniałem o tym przy poprzednim dniu, to też jest na stałe. Jeszcze mi to perfekcyjnie wyszło, nie? Mamy piankę. Kolejną naklejkę, czyli 69. Potem się prezenta. Skoro jest do rozpakowania, to rozpakujemy. Zoe. A już, a ty już złoto masz. Ci się trafiło, że miałeś złoto, zanim pojawiło się nowy rok. Nowy rok. A my teraz to złoto już masz. Trochę czasu. Chyba nawet pierwsza, bo już co złoto zdobyło. Może nie są segregowani, widać w kolejności jakieś złota zrobili, tylko po prostu alfabetycznie wszędzie. Już tam sporo klientów ze złotym jest, chyba z 10 już. No, 10. 10 sobie dzisiaj załatwiłem. I fajnie, no to po raz drugi. Dzisiaj jesteś. Przy poprzednim dniu cię odblokowaliśmy, teraz u Diniego. U Dini już sobie poszedł, ja teraz czekam na klientów. Więc... Zdejmijmy to. Tak szybko się to robi, że to zdąży wyciągnąć resztę, a klient dopiero przyjdzie. Ryż. W takim razie ktoś będzie musiał czekać. I rozkładamy nasze warzywka. Nie wiem w ogóle co to jest to. Jakaś ryba, czy co? I oburaz. Wiecie, jakąś specjalną nazwę, te kwadraty i te kolorowe, i te zwykłe. Mówię, jakby ja nie mam. Nie mam. I przydałoby się wyprzedzić te dwa ryże tym. Żeby ten ryż był pierwszy. Trzeba teraz wyrzucić papier. Jest. Jest. Pamiętaj, dobra. Wszystko się zgadza. Teraz to przynajmniej nie trzeba jakby nikogo wyprzedzać, tylko wszyscy mogą z kolejności zamówień dostawać swoje. Zamówiono. Standardowo, oczywiście odcinek suszyli się, będzie przedłużał. Ale tylko... kawałek będzie przedłużony. Czyli no, trochę się przedłuży, tak? I przez te prezenciki i... oczywiście tak jak to zawsze bywa, nie? Prowadzenie i tak dalej. Nigdy nie do mojego dzisiaj wypali. Czasowo. Wiadomo jest dopiero po tym, jak już się odcinek nagra. Nagra się i wszystko widać. Jak długo się dało. Okej, okay, Zoe. Zdobyłaś taki wyniczek fajny. Fajnie, ale pan spod piątki musi poczekać, aż przyjdzie do niego kolej. Nie mam klientów po zamówienie specjalne. Ani jednego.
czyli 6, 7 będą po te zamówienia przychodzić, przyjdą pod ten numerek marki. Nie wiem tylko kto. Już wiem, że... Nasz listonosz. Za chwilę listonoszu. Nie ma co się śpieszyć z odbieraniem się zamówienia. Za chwilę ci odbiorę zamówienie. Już się doczekałeś momentu, kiedy klikam na twoje take order. Taką maki. Rolnie mi to. I teraz tak. Widać, że to jest to do rozłożenia i to. Szkoda, że tak cały czas jakby miejsca brakuje mi na te rzeczy, te składniczki. Clover, no Sarchman też. Pewnie jakbym mu dał swoje, jego zamówienie normalne, to bym co najwyżej nie dostał bonusu z zamówienia specjalnego. Ale jednak ma bonus z zamówienia specjalnego, bo nawet jak jest mały, to i tak przydatny. Najmniejszym bonusem z tego zamówienia to jest oczywiście bilet. A największym plus jedna gwiazdka do klienta. Closer już przyszedł. Tak mi się to rozwaliło. No dobra. Dla mnie kliknęło w miejscu, które miało być kliknięte. Ale dobra, może najwidoczniej. Ej, nie zaliczyło. Przeklikłem kawałek wyżej. Dobra. I teraz nasza herbatka z ogórkami. A ile to można nazwać herbatą z ogórkami? Z niby D-Station, ale to na herbatę nie wygląda. Perfekta, tylko zrobiliśmy na Flinim. Resztami nie chcę dać. No ty to raczej nie dasz. Chociaż jeszcze może dasz. Zobaczymy co chwilę. Jeszcze chwilę mamy. Mogę tylko te dwa składniki brakujące trzeba dać i dowiemy się za chwilę co z tym. Z tymi punktami, bo za rękę to wiadomo, że wbity. A tu będzie wbity. Znowu przeleciało. Dawaj to, nie przelatuj mi. Nie dajemy tego. A teraz jedną kropkę dalej. Dobrze, że są te kropki, bo no ułatwiają zadanie. No, ale nie mogę trafić na środek. Zaraz trafimy. Jest. Tu trzeba drugi raz trafić. Jest. Ok. Jak tam Hank pewnie poleci tu. Poleciało. Nawet bez tych tipsów i tak mam duży napiwek. Więc te tipsy dodam tylko zwiększają do 30-40. Tak. No bez tego mam i tak dychę. Od większości klientów.
Emlet, zaraz dostaniesz swoje. Dobra, 30 minut już jesteś, już odcinek trwa. Na jeden dzień jeszcze się zmieścimy. No. 1%. 1, perfekt, nam się dzisiaj udał. 1. Tylko 1. A 98 za całość. Mamy. Ile brakuje do kolejnego? 1000. No. Czyli works. Request, czyli works. Teraz jak znamy zasady, no to wiemy, że się nie będą powtarzać minigierki. I jak przegramy, no to coś innego się trafi. Chciałem poczekać i żeby samo poleciało, nie było powiedziane, że mam odkręcać. I jak się skończy czas, to samo poleci. O, do ciebie ten mam tylko jedną naklejkę, no ciekawe. Zobaczymy, kto dzisiaj będzie nowy. No jak wiecie, co dzień mi przychodzi klient, nieco rank jak co dzień. Dzisiaj jeszcze jeden klient przyjdzie, a potem będzie brakować jeszcze 17. No, 17. Czyli łącznie 18 klientów jeszcze mi brakuje. Innego dzisiaj zdobędziemy i 17 przy innych okazjach. Nie sprawdziłem w ogóle, jakie tam mieli naklejki, ale chyba wszyscy zdobyli na ten, bo zdobyłem. Co ten? Jedną naklejkę, jaką dzisiaj zdobyłem, to była ta. Innej nie było. Więc raczej wszędzie, gdzie mieli prezenty, to za to zdobyli. Dobra, 87. Kto tam przyjdzie? To Big Pauli. Tutti frutti. Niby jest podpisane, że herbata. No, ale tak ciężko mu powiedzieć, no to herbata. Takie trochę bardziej sok to jest niż herbata. Chyba, że jakaś zimna herbata, tak. W ogóle to jest tylu tych składników, że nie pamiętam, kiedy je dawałem. Na pewno dzisiaj tego nie było. Tyle tych składników, a niektóre to są bardzo rzadko wykorzystywane. A później zobaczy takie rzeczy w zamówieniu i nawet się nie kojarzy, że one były w grze, bo się tak rzadko je wykorzystuje. Dobra, chyba za szybko, więc powtórzymy. Cherries. W ogóle zmieniłem zamówienie specjalne? Chyba nie, więc dobra, już zostawmy tak. Taką maki zostawmy już. Miałem zmienić zamówienie specjalne, ale wiecie, że jak zajmę się jedną rzeczą, to potem zapominam o drugiej. Przynajmniej mi się tak zdarza. I wychodzi na to, że nie zrobiłem dzisiaj żadnej nowej naklejki, a mamy prezent do rozpakowania. Ile w ogóle jest punktów? No, musiałem sobie przypomnieć. Musiałem sobie przypomnieć.
dwóch klientów pod rząd i obaj chcą flipnięte. No tu jestem. O. To jest najnowszy, dlatego też nie pamiętam, że ja... Kiedy ja to ostatni raz użyłem? Chyba jak klient przyszedł, co to zamówił. Tutti frutti. Tutaj pani Iwa też chce. Tutti frutti. Jestem z Tutti Frutti. Punkcików. Gdzie są te? No, przykład tych szparagi to były chyba. No też dawno nie wykorzystywałem. Nowsze rzeczy, to się na razie rzadko wykorzystuje. Jak im się trafi zamówienie specjalne, bo chyba każdy składnik ma gdzieś swoją odrobinkę w którymkolwiek zamówieniu specjalnym, to wtedy będzie można robić tak. Jak chce się jakiś składnik wykorzystać, to się go po prostu wykorzystuje. Wystarczy tylko to zamówienie specjalne zrobić na dni, które... na dzień, który gramy, tak. Na dzień, w którym gramy. Nie zrobiłem flipnięcia. Dobra, już jest bez flipnięcia. To tylko 15%. Flipnięcie kosztuje 15%. Super. Tutti frutti. Dobra. 97. Jak tam zmniejszył, już go powiększamy. Nie, tak pomija. Tutti frutti. Jeszcze jedno jest. Flipnięte nie ma być. Flipnięte będzie przy takomaki. Szparagi. Cebula chyba to było. No i tęczówka. Tęcza w całym zamówieniu jest.
No, co jest? Te gwiazdki to mi dzisiaj uciekają cały czas. Zrobię na chwilę przerwę od tych gwiazdek, no. I w ogóle poczekać. No tutaj trzeba zrobić małą zmianę. Gdzie jest pani Joy? A nie, bo ty jeszcze nie masz naklejki. Myślałem, że masz naklejkę i ci coś mogę zmienić, ale niestety nie. Jakie mi to ja znowu trafię tą gwiazdkę. Sześć rzeczy jeszcze w tym miejscu jest do odblokowania, nie? Sześć. I chyba jedna w build. Chyba jedna w build jeszcze. Nie będziemy teraz sobie tego sprawdzać w naklejkach. Po prostu zaufamy temu, co stwierdzam. Tak mi się wydaje, że będzie jedna rzecz. Z tego nie będziemy sprawdzać, możemy sobie sprawdzić innym, następnym razem na przykład. Mam dzisiaj trochę za dużo tych... Te naklejki już dzisiaj pozaglądałem. Tak? Mi wystarczy. Tyle, ile pozaglądałem, ale jeśli było niewiele, tyle wystarczy. Więcej nie trzeba. To jest siódemka. Wydaje mi się, że jakbym nie miał jednego takomiki, takomaki, nie miki. Bo teraz ja potrzebuję ten kolorowy. Sobie dorobimy, jakbym faktycznie nie miał. No, wydaje mi się, że nie ma zamówienia szósteczki. Czyli dla mnie nie piątka, a szóstka będzie ostatnia. Czyli ósemka była dzisiaj ostatnia, potem piątka, teraz szóstka. A co, nie zrobiłem co tego? Wydawało mi się, że... Dobra, już. Trzeba będzie ten, no. Zostawimy takie, jak jest. Już nie będziemy kombinować. To nie o to chodzi. Raz na jakiś czas, jak mi kuk nie wyjdzie 100%, no to chyba gra się nie zawali. Będzie można dalej grać. W ogóle to był wiem z podśrubką Sarchman? No. No chyba Sarchman. Chociaż nie, nie Sarchman. No jakby był Sarchman, to by zamówił to tak, taką maki. Taki maki. Taką maki. Taką maki. By zamówił. No może zmienił swój styl. Zobaczymy zaraz, kto tam siedzi i ja go nie pamiętam. I co jest z tymi gwiazdkami dzisiaj? Coś nietrafialność dzisiaj. O, Trainer. Ja mam jeszcze dwa zamówienia do zrobienia. To jakby tak nie trafił, to się do 50 minut dokopiemy. No. Tylko trzeba jeszcze raz trafić. Jest. Ale takich problemów z trafialnością to nie miałem chyba w serii naszej Sushiri. Żeby tyle razy pod rząd celować i nie trafiać, no raczej mi się jeszcze to nie zdarzało tak
często. No, znowu za daleko. Teraz za szybko. Serio? Nie, chociaż to PlayStation będzie 100%. Order jeszcze może. Chociaż nie, już order nie będzie 100%, bo mam teraz 6. A 8 właśnie poszło. No już i tak uciekło w order. W kuk, chociaż nie uciekło, ale tu może uciec. Tu może uciec. Więc jakbym się odcinek podobał, zostawcie łapeczkę w górę, komentarzyk fajny, subika i jeszcze takiego przycisku subskrybuj nie kliknęliście, to sobie kliknijcie. Widziałem, że większość co mi ogląda odcinki po prostu jeszcze suba nie dało, więc możecie to nadrobić, jak czekacie na odcinek Sushiri, gdzie będzie kręcenie kołem. I może lepsza trafialność w te gwiazdki. Dobrze, że nie muszę tego jednego trafiać, nie? Musiałbym 3 gwiazdki trafiać. A tak mogę, potrzebuję tylko 2. A nie trafiam nawet. Czy trafiam jedną? Ale trafię 2. No co, znowu. Ile razy można omijać gwiazdeczkę, co? No takich problemów to ja nie miałem do tej pory. No dobra, już niech będzie. Odpuszczam. Nie ma żadnego 100%. Po prostu tu miałem, no... Już nie chciało mi się tej gwiazdki tam trafiać. Przynajmniej sobie zobaczyłem, ile kosztuje nie trafienie. 5%. Gdzieś... Dziś już dosyć mamy nietrafiony rank. Prawie 200 punktów brakuje. A tu może będzie łatwiej trafić rank po kolei, po tym dniu, co będziemy mieli. No. Już szkoda, że Sandra miała ten przyspieszacz pierwszy, a nie ja. Chciałbym zrobić to na 2 gwiazdki, żeby mieć już brązowe wszędzie. Ale nie wiem, czy będę się to bawił, skoro jest tak przeciągnięty odcinek. Kawas, Rosyway, jeszcze raz. Sandra i profesor. Ciebie tutaj zaraz zamkniemy. Ej, ja się zamknąłem. No, znowu. Hej, no, zamknęli mnie. Wyprzedziłem profesora, Aleksandry już nie. No nie ma jak. No, no chociaż w drugie miejsce, ale przydało się pierwszy. Już mi tutaj zrobiłaś.
pa, pa. I cię... No. I co, profesorku? Pojechałem. No, mamy Licorice Gum. Zobaczymy w kolejnym odcinku, czy to wystarczy. Teraz mamy, no, Ksandra jest w ogóle pierwsza. Ja nie wiem, gdzie tu mam ją. Nie. Nie uda się. No jest mała była na dole. Nie, nie da się. Przy pierwszej próbie się nie da. Może przy drugiej. Na trzecie miejsce mamy. Ostatnie gniazdko nie będzie tak łatwo do zdobycia. Ale już zdobędziemy. Możecie być tego pewni, że zdobędziemy u wszystkich gierek złoty. Czyli jedziemy na dół. Po linii nie wiadomo dlaczego jest z tyłu. No. Nie. Nie wiem jak to mam wygrać. Trzeba trochę inaczej jechać. Zrobić tak, żebym ja był z przodu, oni z tyłu. Nie wiem, czy tracić jeszcze czas na robienie tej gierki. Mogę jeszcze raz, no to złe wszędzie. No. Na folii niego jakby... Już jakby... O chwili niego się nie martwię, nie? No, Sandra już teraz jest w tyle, tylko teraz, żebym ja nie był w tyle. No, super. Jest. No i wygrana. Mat wygrywa. Szachmat. No, super. Mamy gitarkę. I koniec odcinka. Do zobaczenia. Kolejny. Cześć. Teraz wszystkie gierki będziemy gwiazdkować na brązową, żeby było wszędzie równo. Przynajmniej z brązowym medalikiem.